Dzień dobry, kochani. Dzisiaj biorę się za przesadzanie gwiazdy betlejemskiej, inaczej nazywanej Poisencją. Ten tutaj cudowny okaz był kupiony jakieś 2 czy 3 dni przed świętami. No i gwiazda betlejemska wygląda naprawdę dobrze, ale widać, że już potrzebuje przesadzania. Bryła korzeniowa mocno przerosła doniczkę. Ta doniczka jest już za mała dla tej Poisencji, a poza tym no jest dosyć brzydka, nie chcę takiej doniczki. Przygotowałam sobie drugą doniczkę po wyciągnięciu przed chwilą innego kwiatka, więc wcale jej nie myję. Doniczka ma dziurki do odpływu. Nasypałam około 2 cm grubego keramzytu jako warstwa drenażowa. Postaram się usunąć stare podłoże tej gwiazdy betlejemskiej, żeby jak najmniej go było, delikatnie, tak tylko tutaj z wierzchu obieram. Staram się nie uszkodzić bryły korzeniowej. Ta Poisencja najprawdopodobniej nie będzie miała korzeni upakowanych w taką siateczkę z takiego sztucznego materiału. To będą raczej, będzie tylko, o dziwne, jednak jest, widzicie? Jest taka siateczka. Postaram się tą siateczkę zdjąć. Delikatnie. Ta siateczka w zasadzie w niczym nie przeszkadza, dlatego że korzenie dość łatwo zazwyczaj ją przerastają, wydostają się na zewnątrz. Tutaj możecie zobaczyć, w jak malutkich, korkowych takich zawiniątkach producenci uprawiają w ogóle te rośliny. Dobrze, więcej nie będę tego wygrzebywać, nie chcę za bardzo tutaj uszkodzić korzeni. Lekko je tylko tutaj wzruszę. Zazwyczaj w ten sposób przesadzam. Nie ogałacam tak tych korzeni całkowicie z tej gleby, żeby one, te rośliny, żeby miały możliwość lepszego ukorzeniania się, lepszego przyjęcia. Mam przygotowaną, odstawiamy na chwilkę, mam przygotowaną taką mieszankę gleby z ziemi uniwersalnej, perlitu i takiej kory do storczyków, która też jest z dodatkiem dość dużej ilości perlitu i keramzytu. Uzupełnię sobie trochę tą doniczkę tym podłożem. Ono jest lekkie, naprawdę takie fajne. Wystarczy. I przymierzam. Jeszcze troszkę. Ważne, żeby uzupełnić tego podłoża na tyle dużo, żeby ta Poisencja po prostu nie wychodziła nam tutaj poza tą warstwę do równości tej doniczki. Myślę, że w ten sposób będzie ok. No i zasypuję po prostu pozostałe wolne przestrzenie w doniczce. Można trochę rozpruszyć, nic się nie dzieje. Mam tutaj taką fajną tacę. Te tace do mnie dzisiaj przyszły. Zamówiłam na Allegro 5 takich tac. To są takie tace rozsadowe do wysiewów, ale one jak widać fajnie sprawdzają się do takich różnych brudnych prac ogrodniczo, takich właśnie roślinnych. Troszkę uciskam. Zazwyczaj trzeba to troszeczkę pouciskać, żeby wiedzieć, ile tej ziemi włożyć jeszcze przed podlaniem, ale staramy się tak mocno nie przyciskać, żeby nie połamać korzeni, bo niektóre korzenie są bardzo delikatne i one, wiecie, no bez sensu byłoby to łamać. Od razu prezentuje się lepiej. Tutaj kilka takich listków poopadało, kilka tych przykwiatków, bo to, proszę Państwa, nie są kwiaty, tylko to są przykwiatki. Czyli w sumie to czerwone to jest to samo, co to zielone, tylko na czubku postanawia sobie w pewnym momencie zczerwienieć i robi się czerwone. Ok. Dobrze. Teraz wezmę sobie, podleję. Nie leję tej wody bardzo dużo, tylko tak, żeby po prostu zamulić to podłoże, żeby to nowe podłoże wsiąknęło tak w te kieszenie powietrzne wystarczająco. Ok. I w sumie Poisencja jest przesadzona. Ona nie powinna teraz mieć żadnego stresu po takim przesadzaniu.
Nie powinna ani zrzucać liścia, ani się przesuszać. Na pewno będzie jej lepiej, bo ma przede wszystkim więcej tego podłoża. To jest takie podłoże testowe. Zobaczymy, jak ona się będzie w tym czuła. Poza tym, no przyznajcie, że ona w takiej białej doniczce wygląda po prostu fenomenalnie. No i taką poesencją będę się cieszyła jeszcze około miesiąc. I podejrzewam, że po miesiącu zacznie gubić no, te swoje piękne przykwiatki. Później też liście. Stanie się taka w pół goła. Ale to nic, bo taką poesencję można fantastycznie przezimować do następnego Bożego Narodzenia. Mało tego, można z niej zrobić jeszcze nawet kilka dodatkowych sadzonek, które w następnym roku będą wyglądały przynajmniej tak okazale jak ta piękna gwiazda betlejemska. No więc cóż, cieszę się nią jeszcze przez jakiś czas, a później pójdzie do przetrzymania i mam nadzieję, że będzie mnie cieszyć jeszcze następnego roku znowu tym swoją piękną urodą. Trzymajcie się, dajcie znać w ogóle, czy kupujecie poesencje, czy je zimujecie, czy je rozmnażacie, jeśli tak, to w jaki sposób. Bardzo chętnie posłucham Waszych rekomendacji co do zimowania i rozmnażania poesencji, bo muszę przyznać szczerze, że no i jeszcze mi się to nie udało. W tamtym roku miałam piękną gwiazdę betlejemską, którą chciałam rozmnożyć. Niestety była nieopatrznie postawiona w takim miejscu, gdzie po prostu zawiał ją wiatr. I to ciepły wiatr, taki lipcowy z okna. I niestety zrzuciła wszystkie liście, uschła całkowicie. Musiałam się jej pozbyć. Mam nadzieję, że ta no, będzie ze mną więcej niż ten jeden rok. Dzięki za oglądanie. Zostawcie subskrypcję, dzwoneczek. Widzimy się w następnym filmie.